Ze względu na naszą historię, Polacy rozrzuceni są po praktycznie wszystkich zakamarkach współczesnego świata. Naszych rodaków, ich skupiska znajdziemy na każdym kontynencie i prawie w każdym państwie. Można powiedzieć, że mamy w tym sensie coś wspólnego z Żydami, którzy też rozproszyli się po całej ziemi. Przyczyna taka społeczna to brak własnego państwa. W przypadku Żydów to prawie 2000 lat, w przypadku Polaków to prawie 200. Tak więc historia wojny i niezbyt dobre warunki do mieszkania na tym terenie, który Bóg wyznaczył naszemu narodowi, spowodowało, że spora część naszych rodaków wybrała emigrację. Chciałem powiedzieć dzisiaj o przykładzie polskiej wioski w Turcji, która powstała w XIX wieku w czasie powstań. Adam Czartoryski założył tam wioskę, stąd jej historyczna nazwa Adampol. Nazwa turecka to Poloneskoj, jeśli dobrze wymawiam turecką nazwę. Już kilka pokoleń naszych rodaków żyje tam, wychowuje dzieci, pielęgnuje polskie tradycje i pomimo obcej kultury islamskiej całkiem dobrze się tam naszym rodakom układało. O tej miejscowości słyszymy co jakiś czas, kiedy któryś z prezydentów ją odwiedza, a teraz odwiedził ją minister spraw zagranicznych Sikorski. W informacji prasowej na temat tej wioski szczególnie uderzyła mnie wypowiedź jej wójta. Pan Antoni Wilkoszewski tłumaczy, dlaczego język polski, który przetrwał 150 lat pomimo trudnych okoliczności, dzisiaj powoli zanika. Dawniej polskie dzieci przebywały we własnym środowisku i co za tym idzie, rozmawiały głównie w języku ojczystym. W tej chwili dzieci idą do tureckiej szkoły w Stambule i język polski jest na drugim planie. Jednak dużo zależy w tej sprawie od rodziców. Kiedy więc polskie dzieci były pod głównym wpływem swoich rodziców, kiedy bawiły się czy przebywały głównie w swoim towarzystwie, to pomimo upływu lat kolejne pokolenia zachowywały mniej więcej wiernie to, co chcieli przekazać im przodkowie. Nastąpił jeden, że tak powiem, czynnik zmieniający sytuację, czyli publiczna szkoła. Warto zwrócić na ten czynnik uwagę. Uważa się, że publiczna szkoła, dostęp do edukacji jest błogosławieństwem. No, w pewnym sensie na pewno tak. Szczególnie jeśli ta szkoła, tak jak szkoła na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym czy w czasie okupacji, tajne komplety, miała szczytne cele i wspaniałe kadry. Wspaniałe kadry, to chcę powiedzieć. Nauczyciel przedwojenny to była klasa sama w sobie. Oczywiście nie wszyscy byli tam wspaniali, ale do dzisiaj część z nas pamięta przedwojennych nauczycieli jako coś niezwykłego, jako ludzi o wysokiej kulturze i odpowiedzialności, poczuciu misji, jeśli chodzi o swój zawód, w porównaniu z tym, co stało się z tym zawodem w okresie komunizmu. A więc szkoła rzeczywiście jest jakimś wynalazkiem, który może służyć dobrej sprawie i w pewnych zakresach służył, ale zobaczmy, w przypadku tej Turcji, szkoła w całkiem dobrej wierze, wychodząc z innego kręgu kulturowego, tutaj tureckiego, powoduje, że te polskie dzieci wyrywane są z korzeni, tracą swoje korzenie i zaczynają wtapiać się, asymilować się z kulturą tego państwa, w którym żyją, z kulturą turecką. A teraz wyobraźmy sobie zabieg taki, jeśli by jakiejś grupie udało się w Polsce opanować polską szkołę, pozostawić jako język nauczania język polski, ale treści powoli, tak żeby nikt się nie zorientował, zmieniać tak, by stawały się wrogie polskiej kulturze, polskiej tradycji, polskiemu patriotyzmowi. Co wtedy się stanie? Rodzice dalej będą w dobrej wierze posyłać polskie dzieci do polskiej szkoły. Ale to, co było ważne dla dziadków, to, co jeszcze było ważne pomimo komuny dla rodziców, nagle stanie się już nieważne dla tych dzieci, bo pierwszoplanowy wpływ będzie miała na nich państwowa szkoła, w której wartości sączone do umysłów dzieci, choć nawet w języku polskim, będą w rzeczywistości antypolskie, będą, można powiedzieć, internacjonalistyczne, będą nie moralne, a amoralne.
bo do tej pory w polskiej rodzinie uczyło się dzieci zarówno umiłowania ojczyzny, jak też i wartości moralnych. A teraz zadajmy sobie pytanie, czy to, co mówię, to jest tylko scenariusz hipotetyczny, czy też nasza polska szkoła już wynaradawia polskie dzieci? Już tak jak tamta szkoła turecka, oczywiście bez żadnych złych celów, wynaradawia polskie dzieci Adam Pola, czy publiczna szkoła dzisiejszej Polski nie wynaradawia, czyli wypłukuje z patriotyzmu i wypłukuje z wartości, z moralnych przekonań dzieci, które wysyła do tej szkoły polska rodzina, całkowicie w dobrej wierze, myśląc, że te dzieci w polskiej szkole dalej będą uczone polskości i poszanowania tych wartości, co nasi pradziadowie. Warto zadać jasno sobie to pytanie. To stwierdzenie to za mało. W rzeczywistości trzeba bić na alarm i uświadamiać rodziców, że posyłają dzieci do szkoły Janczarów i za parę lat będą się wstydzić tych dzieci, stracą z nimi kontakt, będą patrzeć, jak niszczą dorobek swoich przodków, albo też rodzice, nie chcąc tracić kontaktu ze swoimi dziećmi, przejdą na pozycje, które wyznaczyli nam wrogowie polskości. Nie będzie to takie trudne, bo powiedzmy sobie szczerze, że pokolenie dzisiejszych 30-40-latków jest już bardzo słabo umocowane zarówno w patriotyzmie, jak i w wartościach. Zdaje się, że ten socjotechniczny eksperyment na podboju kulturowym Polski jest już bardzo bliski ostatecznego sukcesu.